teraz już bardzo gorąco zapraszam na wysłuchanie wystąpienia Bez cnoty nie ma człowieczeństwa. Profesor doktor habilitowany Stanisław Gałkowski. Witam serdecznie. Proszę Państwa, kiedy będę mówił o Woronieckim, to może to dziwne, ale więcej będę mówił pewno o świętym Tomaszu i Arystotelesie, ale wszyscy byli, ale Woroniecki nie byłby tym zdziwiony. Jego główne dzieło katolicka Etyka wychowawcza we wstępie pisze, że to, co on będzie pisał przez następne 1000 stron, to jest tylko streszczenie drugiej części sumy teologicznej. To oczywiście jest skromność zdecydowanie na wyrost, ale on chciał podkreślić w ten sposób to, co Poznań rozwijał za pomocą tego pojęcia filozofia perennis, że filozofia to nie jest wymysł jednego człowieka, to jest cała nasza kultura. I że nieważna jest oryginalność i błyśnięcie jakąś tezą, tylko chodzi o szukanie prawdy. I jeżeli tą prawdę gdzieś znajdziemy, no to po prostu do niej się przyznajemy i ją mamy. Chodzi o konieczność włączenia się w wielowiekową tradycję. No i wracając do cnót. Filozofia od zawsze zajmowała się dwoma zagadnieniami. To znaczy, co to jest prawda, co to jest dobro i jak to dobro robić. Ale oprócz tego jest jeszcze takie kolejne niezwykle ważne pytanie, znaczy co zrobić, że jeżeli już uznamy dobro na poziomie teoretycznym, to ono w praktyce nas do tego, do działania popychało. No to jest cały ten problem filozofii wychowania. Woroniecki pisał właśnie o tej etyce wychowawczej, pani profesor to będzie o tym mówiła więcej, ale jednym z sposobów rozwiązania tego dylematu, czyli jak pogodzić namysł teoretyczny i praktykę działania, jest ta etyka cnót, o której pisał Woroniecki, wywodząca się jeszcze ze starożytności. I koncepcja cnoty Woronieckiego, no i świętego Tomasza oczywiście, jest syntezą myśli Platona, który traktował cnotę jako rodzaj doskonałości przysługującej, usprawniającej podmiot działania, ale jednocześnie myśli Arystotelesa, kiedy próbuje on opisać przejawy i funkcje cnoty. Arystoteles tak to definiował. Cnota, czyli dzielność etyczna, jest trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień polegającą na zachowaniu właściwej ze względu na nas średniej miary, którą określa rozum. Czyli jest to rodzaj, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnej postawy, skłonności, żeby w danych okolicznościach szybko i sprawnie postąpić tak, a nie inaczej. Dalej Stagiryta pisze, cnota jest trwałą dyspozycją, dzięki której człowiek staje się dobry i dzięki której spełniać będzie należycie właściwe sobie funkcje. No więc cnota jednocześnie jest naszym celem, jest urzeczywistnieniem, udoskonaleniem właściwej dla każdego człowieka potencjalności naszej natury, ale jednocześnie jest środkiem, bo dzięki cnocie możemy właściwie, tej postawie możemy zachowywać się właściwie, możemy dokonywać dobrych czynów. Czyli dążymy jednocześnie do niej samej i próbujemy, używamy jej do życia w świecie. Cnota jest najdoskonalszym stanem duszy zgodnym z jej naturą. Ona tym samym staje się celem, naturalnym celem, do którego dążymy. Ale człowiek, tym się różni od zwierząt i roślin, że te naturalne cele nie przychodzą mu same. Nie ma instynktów, potrzebujemy tutaj kształcenia, potrzebujemy samodzielnego i świadomego rozwoju, prawda? Ta natura ludzka jest jednocześnie opisem stanu, w którym jesteśmy i zadaniem do wypełnienia. No i teraz doskonalenie siebie jest cnotą. Doskonalić możemy to, co od nas zależy. Jak pisał Woroniecki,
Zakres sprawności w naszej psychice sięga tak daleko, jak i zakres wpływu rozumu i woli. Wszystko to, co może w nas być świadomym naszym aktem w czyn wprowadzone, może być przedmiotem usprawnienia odnośnej władz. No nas tutaj oczywiście interesują sprawności moralne, cnoty, no i wady oczywiście. Prawda? Sprawności są bardzo różne, w zależności od tego, jakiej władzy ludzkiej dotyczą. Przy czym Woroniecki podkreśla bardzo wyraźnie, że nie należy tutaj personifikować osobnych władz człowieka, nie traktować wolę czy rozum jako coś autonomicznego, tylko należy pamiętać, że za każdym razem, gdy mówimy o działaniu intelektu czy działaniu woli, mówimy o działaniu człowieka, całego człowieka za pomocą tej władzy. Poszczególnym władzom człowieka odpowiadają usprawniające je cnoty kardynalne. A więc usprawnieniem rozumu w postępowaniu zajmuje się roztropność. Usprawnieniem woli – sprawiedliwość. Męstwo doskonali uczucia popędliwo-bojowe, a uczucia pożądliwe – umiarkowanie. To są te cztery cnoty kardynalne. Mówi się, że niektórzy mówią, że to od kar do zawias, bo na nich całe nasze życie jest zawieszone i wokół nich te się obraca. Prawda? Męstwo, umiarkowanie, roztropność i sprawiedliwość, która łączy je wszystkie razem. A więc potrzebujemy usprawnienia całego człowieka, prawda? I to, że angażowany jest cały człowiek, widać na przykład, najlepiej widać na przykładzie emocji. Powinniśmy się kierować rozumem, a nie emocjami, a więc wielu filozofów, na przykład stoicy, uważają, że należy całkowicie się emocji pozbyć. Idea mędrca stoickiego jest apatheia, brak uczuć. Filozofia klasyczna widzi to inaczej. Woroniecki często powoływał się na metaforę rydwanu jeszcze z pism Platona. Mówi, osobowość człowieka to jest jak rydwan, ciągniony przez dwa konie, popędliwość i pożądliwość, emocje, które nas pchają do przodu, ale z tyłu zasadzić woźnica, rozum. Rozum jest auriga virtutis, woźnicą cnoty. Prawda? Bo gdyby nie było emocji, no to byśmy, siedli w kącie i zastygli, prawda? Ale jeżeli emocje są dobrze wychowane, to znaczy kierowane, no to możemy im potem jakby zaufać, prawda? Dlatego święty Augustyn mógł powiedzieć, kochaj i rób co chcesz. No to nie chodziło, że rób ta co chce ta, tylko że jeżeli twoja osobowość jest już ukierunkowana na dobro, to możesz przestać ją bezpośrednio cały czas kierować. Znaczy nie całkiem sobie odpuścić, ale pozwolić zaufać jej jakby do pewnego stopnia, prawda? Więc roztropność, jak pisze Woroniecki, to sprawność, która nie wchodzi w dziedzinę czystej teoretycznego rozumu. To nie jest badanie dla samego badania, tylko jest to sprawność praktyczna kierowania według rozumu, rozumem naszej działalności, odnosząc je do uznanego wcześniej dobra. A więc cnota, sprawność, dzielność etyczna, różnie to się ten termin arete się tłumaczy, jest podstawowym narzędziem budowania siebie oraz sprawowania kontroli nad własnym życiem. Każdy nasz czyn, czyli działanie świadome i wolne, zostawia w nas jakiś ślad. Prawda? W ten sposób usprawnia nas, ułatwia nam podejmowanie kolejnej takiej samej decyzji. Prawda? Jak Arystoteles chyba pisał, jeżeli biegniemy, no to biegamy, no to uczymy się szybciej biegać. Jak szybciej biegamy, to zaczynamy lubić bieganie. Jak lubimy bieganie, to zaczynamy więcej biegać i robimy to jeszcze lepiej, prawda? To jest taki podstawowy mechanizm wychowania i tworzenia się cnót. Nakłaniamy dzieci do drobnych rzeczy, żeby potem łatwiej im było. No ale oczywiście tylko może się kręcić w drugą stronę i cnoty, te wady mogą się tworzyć w ten sam sposób.
Cnota jest bardzo często mylona z nawykiem, z przyzwyczajeniami. Przyczyną tego jest to, że bardzo często to zewnętrzne podobieństwo czynów wynikających z nich. A więc trzeba to dokładnie rozróżnić. Nawyk jest czynnością automatyczną, dokonywaną bez udziału lub z bardzo ograniczonym udziałem świadomości. Jest mechanizm, wynikiem mechanicznego powtarzania. No i dzięki temu przychodzi nam to łatwo, szybko i sprawnie, prawda? Bez namysłów. Ile razy zapalałem światło, no potem wchodzę do namiotu i też szukam, prawda? Czy to, wszyscy się śmieją, no ale to nic złego. Jeżeli nie ma namysłu, nie ma wolności, to jest to czynność jakby poza moralnością. No inna sprawa, że często ta czynność jest mało skuteczna, bo skuteczność nawyku sprawdza się wtedy, kiedy dokładnie w tych samych okolicznościach działamy, prawda? No w namiocie nie ma, czy w jaskini nie ma włącznika, więc nie jest to nam do niczego potrzebne. Natomiast czynność, sprawność moralna polega na tym, że zachowane są wszystkie tradycyjne etapy czynu. Intencja, namysł, decyzja, wykonanie. Tylko one są tak sprawne, że w gruncie rzeczy często nie zauważamy. Działanie człowieka cnotliwego możemy porównywać do zachowania dobrego kierowcy jadącego znaną sobie trasę. Wydawałoby się, że on na nic nie zwraca uwagi, ale on wszystko widzi i podejmuje właściwie decyzję tylko bardzo szybko. Woronicki pisze tak. Sprawność jest jakby skondensowanym albo skapitualizowanym doświadczeniem, które daje możliwość bez wahań i długich poszukiwań szybko dojść do postanowienia, które w danym położeniu najlepiej odpowiada celowi i warunkom, w jakich ma być osiągnięte. Chodzi tutaj o to, że każde nasze działanie musi spełniać dwa warunki. Po pierwsze, musi być zgodne z prawym sumieniem, a po drugie, ma być szybkie i efektywne. Jeśli ktoś, widzę, że ktoś spadł do wody, to mam 15 sekund, żeby coś zrobić. A jak zacznę się zastanawiać, jaka powinność rodzi jego godność, no to po prostu już możemy sobie odpuścić, prawda? Więc nie chodzi o to, żeby się pozbyć namysłu, ale żeby on był tak szybki, żeby ułatwiał nam czynienie dobra zewnętrznego, prawda? To jest... Nie może to być działanie bezrefleksyjne. Wynika to stąd, że budowanie cnoty, budowanie postawy owocującej sprawnym i szybkim czynem, to nie jest jednorazowa decyzja. Nie mogę postanowić, od dzisiaj jestem uczciwy, znaczy postanowić powinienem, od dzisiaj jestem uczciwy, ale to mnie nie zmieni jeszcze, prawda? To jest proces nieraz rozciągnięty na lata. Cnoty powstają, mówi Arystoteles, drogą ćwiczeń. To znaczy staje się cnotliwe wtedy, kiedy dokonuje pewnych czynów. Na początku trudno, z oporem, kiepsko, ale potem idzie mi coraz szybciej, coraz łatwiej i jest się wtedy z tego cieszyć, prawda? Zwróćmy uwagę, że wielu filozofów uważa, że jeżeli na przykład Kant mówił, że jeżeli coś nam przychodzi łatwo i bez oporu, to już jest moralnie podejrzane, prawda? Że ideałem naszego życia jest, mówi Kant, jest taki nieustająca walka i zmaganie z sobą. Tomasz Arystoteles, nie, idea naszego życia, żebyśmy robili dobrze, szybko i sprawnie, żebyśmy to potrafili zrobić. Oczywiście, kiedy mówimy o cnocie jako pewnej dyspozycji prowadzącej do właściwego czynu, no odwołujemy się, zanurzamy się w całej tradycji filozoficznej, odwołujemy się do metafizyki, filozofii człowieka. Żeby ta koncepcja cnoty była w ogóle jakoś sensowna, no trzeba założyć istnienie jakiegoś szerszego ładu naturalnego, którym stanowi kontekst naszego działania. Ładu, do którego odnosimy się, możemy sprawdzić, czy nasze działania są właściwe, prawda? Po drugie, musimy założyć możliwość intelektualnego dotarcia tego, do rzeczywistości nas otaczającej, do zrozumienia, czym jest natura ludzka. No i po trzecie, musimy założyć pewną stałość i niezmienność, prawda, jedność bytu ludzkiego. No, dlatego też
ta koncepcja nie jest znowu taka popularna, bo większość filozofii współczesnej, przynajmniej jeden z tych warunków, a przeważnie też wszystkie, kwestionuje. Prawda? I widać tutaj też pewną różnicę w koncepcjach cnoty myśli Platona i Arystotelesa. Platon mówił, że wzór naszego działania leży w świecie, w pleromie, w świecie idei, gdzieś w ogóle poza naszym światem. Jest stały, niezmienny, a więc cel, wzór naszego działania musi być taki sam. Bo istnieje jeden uniwersalny, wieczny, prawdziwy i niezmienny wzorzec cnoty obowiązujących wszystkich. Wszyscy, de facto wszyscy mamy być tacy sami. Mówi, jeżeli dziewczyny chcą być takie same, proszę bardzo, idą do wojska, noszą tą samą tarczę, co mężczyźni. Nie? Nie dają rady, trudno, pewno są gorsze. Nie? Ale jest jeden cel, jedna poprzeczka, przeskoczysz albo nie przeskoczysz. Arystoteles przesadzał jakby w drugą stronę. On mówi, cnota jest najwyższym stopniem moralności, a więc to, co robi człowiek cnotliwy, jest dobre. A skąd wiemy, że człowiek jest cnotliwy? Bo robi dobrze. I koło jakby się zamyka, prawda? Nawet Arystoteles potrafił powiedzieć, cnoty barbarzyńców nie są cnotami, bo nawet jak oni robią dobrze, to skoro są barbarzyńcami, to się nie liczy, prawda? A więc tu mamy stałość i niezmienność absolutną, a tu mamy jednak taki relatywizm. Tomasz, a za nim Woroniecki, próbują uniknąć tych skrajności. Mówi, wszyscy ludzie mają tą samą naturę. Prawda? Czy jest tą samą strukturę antyczną, stałą i niezmienną. A więc mamy wspólny cel, do którego dążymy, no ale ten cel jest tak ogólny, że drogi dojścia do niego mogą być całkowicie różne. Prawda? Nasze powinności, naszego działania są całkowicie, no coś nieco, z przesady, ale różne. Prawda? A rozróżnienie tego, co jest naszą powinnością w danej chwili, to właśnie jest roztropność. A więc roztropność jest cnotą centralną, właściwie niemalże synonimem wszystkich cnót. Jest ona umiejętnością właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej. Dzięki znajomości natury ludzkiej pozwala ona podjąć decyzję właściwą w danej sytuacji. A więc punktem wyjścia jest nieustająca, zmieniająca się rzeczywistość. Ale jednocześnie mądrość polega na odniesieniu do tego, do pewnych uniwersalnych zasad, które je porządkują. No i dzięki temu nieustającej udziału mądrości, roztropności właściwie, w czynie możliwa jest podstawowa cecha ludzkiego działania, czyli umiar. Etyka Arystotelesa nazywamy etyką złotego środka. Każda skrajność jest czymś niewłaściwym, a to, co najlepsze, jest gdzieś w środku. Woroniecki pisał tak. Najcharakterystyczniejszą bowiem cechą żywej cnoty w przeciwstawieniu do zmechanizowanych, martwych nawyków, które nieraz za cnotę uchodzą, jest ten wewnętrzny umiar, który ze sobą niesie. Ta jakaś żywotna elastyczność, która sprawia, że umie doskonale dostosować się do zmiennych okoliczności życia. A więc złoty środek nie oznacza przeciętności, nie oznacza średniej arytmetycznej, nie oznacza, że wszyscy mamy zachowywać się tak samo. Chodzi tutaj o to, że reakcja na każde zdarzenie może być rozpięta między biegunami. Ktoś mnie atakuje, to mogę mieć skłonność, żeby zawsze uciekać, albo zawsze na niego się rzucać, czy trzeba, czy nie trzeba, prawda? I ta pierwsza skrajność, tchórzostwo, druga brawura, czy zuchwalstwo, to są wady, a męstwo jest w środku, prawda? Każdemu cnocie odpowiadają, jak to w życiu bywa, przynajmniej dwie wady, prawda? I gdzieś po środku musimy być. Cnota umiaru więc jest zależy między obżarstwem a niepotrzebną ascezą. Prawda? Nie chodzi o to, żeby nic nie jeść, nie chodzi o to, żeby zjeść 7 pączków, no 3 mi, no dobrze, 2 mi powinny wystarczyć, prawda?
Ale to, tylko to jest złoty środek, to znaczy dla każdego jest on troszeczkę inny. No? Aristoteles już mówił, Woroniecki na nim powtarza, umiar jednak jest bliżej braku, męstwo jednak bliżej nadmiaru, prawda? Ale żeby... ale to za każdym razem musimy podjąć osobną decyzję. Osobną decyzję, biorąc pod uwagę, kim jestem i w jakich okolicznościach trzeba mi działać. Czym innym inaczej przejawia się męstwo wojownika podczas bitwy, a inaczej męstwo małego chłopca, który przechodzi przez ciemny pokój. Ale to ciągle jest męstwo, prawda? Decyzja podjęta w innych okolicznościach przez tą samą osobę powinna być inna, prawda? Panie nie powinny chodzić po zakazanych ulicach nocą, bo to byłoby głupota. Jak ja bym się bał, to jednak już byłoby tchórzostwo, jednak jestem silniejszy. Ale czasami trzeba, prawda? Jeżeli dzieci są ciężko chore i trzeba pójść po lekarstwo, to co wczoraj było głupotą czy zuchwalstwem, teraz jest właśnie odwagą, prawda? Zależy od tego, kim jesteśmy. Chłopcy powinni się trzymać daleko od bitwy, no ale czasami muszą. Dlatego podziwiamy Orlęta Lwowskie, prawda? Ale to nie jest wzór uniwersalny, prawda? To jest heroizm, bo czasami umiar właśnie jest... Ojej, przepraszam bardzo. Umiar jest czymś skrajnym. A więc podstawową cechą etyki Woronieckiego jest... jakby to powiedzieć, dowartościowanie świata zewnętrznego. Znaczy przekonanie, że świat zewnętrzny jest argumentem w sporach moralnych. Że sama intencja to za mało. Prawda? Że oczywiście ja mogę mieć dobre intencje, ale po pierwsze muszę je potem wprowadzić w czyn, a po drugie nie liczy się tylko to, co ja myślę, tylko to, co się stanie, co wyniknie z mojej decyzji. Prawda? Że musimy, jakbym w ogóle nie myślał o moich skutkach, no to byłby rodzaj fanatyzmu, prawda? I dlatego musimy, filozofia tomistyczna nazywa sama siebie bardzo chętnie filozofią realistyczną, ponieważ odwołuje się do świata zewnętrznego. No i to odwołanie się do minionych doświadczeń, odwołanie się do rozumu ułatwia właściwe decyzje, ale oczywiście tego nigdy nie gwarantuje, prawda? To nasza, mamy być gotowi, ale to, że jesteśmy gotowi, nie oznacza, że nam się to uda. No i ukoronowaniem etyki cnót jest charakter moralny. Jeżeli rozum uczestniczy w każdej cnocie, no, jest wchodzi część, to możemy się spodziewać, że jak on działa w jednej cnocie, będzie uczestniczył we wszystkich innych. A więc człowiek dobry, kalato agatos, jak pisali Grecy, to człowiek o dobrym charakterze, to ktoś, kto posiada wszystkie cnoty powiązane w wewnętrzną harmonię. Posiada wszystkie cnoty, to znaczy niekoniecznie zaraz w najwyższym stopniu, prawda? Ale trudno się spodziewać, że ktoś będzie posiadał tylko jedną, a innych będzie pozbawiony, ale i odwrotnie, że będzie miał wszystkie, ale jednej jej zabraknie. Nie? One są stopniowalne i to tworzy, prawda, naszą indywidualną osobowość, ale skoro we wszystkich jest rozum, to jaki jest raz, to możemy spodziewać się, że jest więcej. Prawda? Oczywiście przekonanie, że mam dobry charakter, to nie oznacza, że to już koniec, że już więcej nic ode mnie się, że już jestem na tyle doskonały, że nic ode mnie się nie chce, prawda? Że nie trzeba się dalej dążyć do doskonalić, wychowywać i się budować. Woroniecki pisał tak. Charakter nie jest czymś statycznym, ale dynamicznym. Nie jest on stanem dokończonym. Przeciwnie, jest on procesem życiowym, który się w nas ciągle rozwija, dąży bowiem do nadania wszystkim naszym władzom psychicznym coraz większej sprawności, coraz większego umiaru wewnętrznego, a jednocześnie do związania ich coraz ściślej we wzajemnym oddziaływaniu na siebie w jeden jednolity, harmonijny zespół
sił duchowych. Dobrze, no, sam organizm mi przypomina, że mam już kończyć, więc... Proszę Państwa, więc na zakończenie przynajmniej wypada się wytłumaczyć z tematu, prawda? Dlaczego nie można żyć, dlaczego cnoty uznajemy za wyznacznik ludzkiego życia? No moim zdaniem odpowiedź jest dość prosta, ponieważ cnoty zapewniają nam kontrolę nad własnym życiem. Cnoty dają nam wolność, prawda? One pozwalają nam wcale... Ja czasami mogę być tak zupełnie w środku dobry, ale nic z tego nie wychodzi, prawda? No, czyli nie potrafię zrobić tego, co chcę, to znaczy nie jestem wolny, prawda? Więc cnoty... A cnoty zapewniają to, że to ja decyduję o tym, co się ze mną dzieje. Pozwalają nam realizować to, co uznaję za właściwe, niezależnie od nacisków zewnętrznych, jak cnota męstwa, lub od nacisków wewnętrznych, jak cnota umiaru, prawda? To znaczy, męstwo, termin męstwo, ta cnota często jest tłumaczona jako męstwo, ale czasami jest tłumaczona jako stałość. To też jest dobre, bo na przykład, oczywiście jestem mężny, jak jest bitwa, ja nie uciekam przed szarżą konnicy, ale jak na przykład czytam głupią i nudną książkę, bo muszę przygotować się do zajęć, ona nie chce mi się, a koledzy jeszcze mnie ciągną na imprezę, ale ja mówię, nie, przepraszam, ja zdecyduję i siedzę i czytam, to jest właśnie stałość, a to jest to męstwo. To ja decyduję, a nie okoliczności zewnętrzne. I odwrotnie, idę ulicą i słyszę, że czuję pączki, ale idę dalej. Nie ulegam temu, co mi w brzuchu burczy. To jest cnota umiaru. I ona decyduje, pozwala mi kontrolować własne życie, prawda? No i zwróćmy też uwagę, jak bardzo jest to obce w współczesnej kulturze. Przypomnijcie sobie Państwo reklamy, jakie oglądaliśmy. Jesteś tego warta, musisz to mieć, zostań Pepsi maniakiem, wpadnijmy w szał zakupów, prawda? Czyli de facto straćmy kontrolę nad swoim życiem. Jeszcze jak ja chodziłem do szkoły, powiedział o kimś, że ktoś jest maniak czy szaleniec, to było belga. Teraz jest czymś pozytywnym, ale chodzi o to, że to, co łączy maniaka i szaleńca, to, że on oddaje kontrolę na zewnątrz, prawda? No, a jeżeli przestajemy oddawać się szołowi zakupów, no to ktoś na tym traci forsę. No i dlatego chrześcijaństwo jest jednak kontrkulturą dzisiaj, prawda? Jest nielubiane przez korporacje, które tracą na tym finansowo. No dobrze, i tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość.